To jest układ otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Grzegorz Stroczyński. Gazeta.pl, czy Gazeta Wyborcza? Nie, Gazeta.pl. Gazeta, Gazeta Wyborcza to zło. Eee, nie, tak, nie, tak bym nie powiedział. Natomiast w firmie, jak wiesz, jest konflikt, i ewidentnie Gazeta.pl i Wyborcza są po dwóch stronach tego konfliktu. To czuć też w redakcjach, w tym, jak, jak redakcje się traktują. Bardzo dużo zaszłości zresztą. Znaczy ten konflikt wynika z bardzo wielu zaszłości. Nie wiem, czy chcę tutaj rozprawiać o wewnętrznych bardzo sprawach. Pan no ja posłucham. posłuchał. To nie jest takie bardzo ciekawe. No To jest takie, wiesz, typowo dosyć, dosyć typowe. To ciekawe jest to, że z zewnątrz tego tak nie widać. Ja mówiąc szczerze, zapraszając cię, dla mnie to jesteś. Kolegą z gazety. Nie? Znaczy, gazeta dla mnie gazeta to jest gazeta wyborcza Agora. I myślałem, fajnie był porozmawiać z kimś stamtąd, zwłaszcza, że się e, znamy od lat. Co prawda, rzadko się kontaktowaliśmy, ale mamy. E, tak, ale tak się że rzeczywiście co parę lat jakoś nasze orbity się przecinają. To jest Tak, że nie zapominamy o swoim istnieniu. To, tak, to ja... bo jesteśmy gdzieś tam, zaczęliśmy działać po różnych stronach, e, e, ale myślę, że mamy podobną ciekawość świata i otwartość na innych ludzi i to i dlatego Cię zaprosiłem. Bo, się, bo próbuję też w tym miejscu, tam miejsce nazywa się Układ Otwarty i właśnie próbuję zapraszać różnych ludzi i po prostu mhm. normalnie rozmawiać. A jeszcze ciekawsze jest to, z czego zdałem sobie sprawę, że ty zaczynałeś chyba, jednym z twoich pierwszych miejsc pracy było życie Tomasza Wołka. Tak. wówczas taka prawicowa gazeta, w której ja też wtedy współpracowałem. Z którą ja też wtedy współpracowałem. Nie ja pracowałem ja, na ja Tak, tam poznałem, Tak, ja, zdaniem po... myśmy się tam, tam tak. zetknęli pierwszy raz. A może nie, przepraszam, w życiu Warszawy jeszcze mogliśmy się zetknąć. Tak, tak, w życiu Warszawy. No to, ale to też była taka wylęgarnia e, e, prawicowych, rozmaitych. No, to, Tomasz Wołek, który przecież wtedy był. Czar, to była czarna sotnia, znaczy, to był człowiek niebezpieczny, skompromitowany, no, nie wiem, czy, czy on nie chodził wtedy mniej więcej jak dzisiaj... E, Boże, jak się nazywał naczelny Gazety Polskiej? Tomek Sakiewicz. Tomek Sakiewicz, tak, to był taki ówczesny Sakiewicz, zły człowiek. Naprawdę Aha. Tomek Wołek, Tomasz, przepraszam, Tomasz Wołek, wtedy Tomasz Wołek, Wołek po prostu, zły człowiek. A ja pracowałem u Tomasza Wołka, który był innym Tomaszem Wołkiem niż wtedy. I to w ogóle był fa fantastyczny okres w życiu Warszawy, pierwsza połowa lat 90. bo tam pracowali naprawdę wielu przyszłych redaktorów naczelnych rozmaitych gazet. Był i Tomek Wróblewski, który wylądował, mm -hmm. potem był naczelnym Newsweeka, potem Dziennika, Rzepy, e, był e, Piotrek Zaremba, no, który nie był naczelnym, ale jest bardzo ważnym e, publicystą. Paweł Fonfara, który był naczelnym polska The Times i tego całego tak. Pamiętam, e, że się przepracował, przepracował, któregoś dnia także został tak z ręką. Aha no bo to bardzo bardzo pracowity człowiek i Pojechał do szpitala tak po prostu rzeczywiście tam się też to, to był też taki czas że sekretarzem redakcji był Bronisław Wilczstein nie wiem czy w gazecie wyborczej to. mogą czy w gazecie mogą ci wybaczyć pracę wspólną. E, no z... ja teraz już nie pracuję w gazecie wyborczej więc... no tak w gazecie w gazecie jest dozwolone e, w mieć gazecie przeszłość gazecie z Wilczsteinem jest, jest dozwolone mieć przeszłość z Wilczsteinem co więcej w gazecie.pl inna przeszłość jest uważana za coś co człowieka wzbogaca a nie kompromituje, czy nie musiałeś, ale musiałeś złożyć jakąś taką deklarację, że już odcinasz. Się i... No musiałem się złożyć deklarację, że się odcinam od gazety wyborczej. No, <grym> ale e, e, każdy z nas ma e, kręte e, drogi, bo ja przez trzy lata e, pracowałem, e, czy prowadziłem audycję poranki w toKFM, czego się nie wstydzę, uważam, że to była fantastyczna przygoda. E, I no tak, te nasze drogi się kręciły, ale Porozmawiajmy o tym, co widzieliśmy w tym czasie. Jak, jak ty trafiłeś, dlaczego poszedłeś do Gazety Wyborczej? Co cię tam ciągnęło i jak ten świat wtedy wyglądał z ulicy Czerskiej? Słuchaj, no ja poszedłem do Gazety, ponieważ zadzwonił do mnie Adam Michnik i powiedział, że czyta moje reportaże. Zdaje się, że wtedy napisałem reportaż o Radiu Maryja Reportaż po prostu. Mm. Nie, nie, nie felieton, że to zagrożenie dla demokracji, tylko reportaż. W życiu. Tak, w życiu z kropką, tym, tym czarnosecinnym, strasznym, endeckim. No naprawdę. No i szkoda, żeby taki Stroczyński, który potrafi napisać dobre rzeczy, siedział w, z tym wołkiem, wiesz, z tym, z tym zakapiorem prawicowym, który z ryngrafem jeździ do Pinocheta. No, wiesz, właściwie chciałby, chciałby tę Polskę oddać w pacht. Nie, w pacht to nie, to, to, to tamci. Przepraszam, nie. Chciałby Polskę oddać wschodowi, zaprzedać. No tam różne były takie. tak Teraz to masz w ogóle w A, dla ciebie, miejsce, a dla ciebie i zadzwonił Adam Michnik i to było, byłeś co, przerażony, bo ten straszny Michnik, no przecież dla nas to był straszny Michnik wtedy. Nie, nie, dla mnie to był absolutnie nie był straszny Michnik. Życie było takim miejscem, tu muszę przyznać, że wizja Tomasza Wołka, która wówczas była po drugiej stronie, była kompletnie nieprawdziwa, to znaczy życie było miejscem dosyć pluralistycznym i ja świetnie, świetnie pamiętam e, i Wołka i Wilsteina, który był dobrym szefem i e, Piotra Pytlakowskiego, który był wtedy szefem reportażu i klimat pełnej wolności dziennikarskiej, pełnej wolności bez cienia, wiesz, nacisku, że masz pisać na jakiś, wiesz, na, na, na drażliwe tematy. Mi się zdarzało pisać na drażliwe tematy. Radio Maria to był drażliwy temat. Ten, ten tekst był niewygodny dla życia z kropką, ponieważ prawicowa gazeta opublikowała tekst, który był jawnie na kontrze do reportaż, na kontrze do Radia Maria. Nie miałem z tym najmniejszego problemu wtedy. I poszedłeś do gazety wyborczej, tam zobaczyłeś co? Jaki był ten świat? Słuchaj, wyborczej. ja poszedłem do gazety wyborczej, do gazety, która była najlepszym miejscem wtedy do pracy na rynku, opływała pieniędzmi. Reporterzy mogli dwa miesiące pracować nad tekstem, dostawali takie stawki, że mogli poświęcić wiesz, naprawdę wiele tygodni na Rzeźbienie, dopytywanie, pojechanie trzy razy w to samo miejsce, nawet jeżeli to jest drugi koniec Polski, i tak dalej. To była taka gazeta wtedy. Komfort, pełny komfort. Pracy. Ale miałeś takie poczucie, że wszedłeś do kompletnie innego świata? Dzisiaj byśmy powiedzieli innej bańki? Chyba nie. Bo te światy wtedy jeszcze chyba nie były aż tak bardzo podzielone, nie? Chyba nie, to znaczy były te różne, wiesz, środowiskowe nienawiści, niechęci, tak jak od początku tego Wołka przywołuję z takim przekąsem, no bo, e, wiesz, bo mnie śmieszy trochę, że ludzie, którzy, wiesz, wtedy byli po innej stronie, teraz są najbardziej wzmożeni antypisowsko, wiesz, Giertych, który chodził za, wiesz, za najgorszego. No to był wzorzec Sever endeka który zagraża Polsce w Europie no i tak dalej. Wicepremier no teraz Rządu jest Pisowskiego. Wicepremier Rządu Pisowskiego, teraz jest po prostu świętym przyjacielem Donalda Tuska i robi się z nim wywiady, w których on tam moralizuje, paluszkiem kiwa i poucza. No to mi, wydaje mi się to śmieszne, no ale wiesz, ale, no ale tak jest po prostu. No. Wtedy hmm. to tak nie było. To znaczy, wtedy były, myślę, że te światy nie były aż tak odległe. A kiedy zacząłeś zauważać, że te światy się rozjeżdżają. Czy w ogóle miałeś takie poczucie, że jesteś w coraz bardziej innym świecie? Wiesz co, ja zobaczyłem, że jest coś nie tak, kiedy się okazało, że mam poglądy inne niż moje własne środowisko, to znaczy poglądy na kontrze. Ja uważałem, że to jest wartość, a środowisko. Te osoby, które decydowały w tym środowisku o, o tym, kto pisze, kto nie pisze i tak dalej, uważały, że to jest straszna rzecz, mm -hmm. że, że to jest po prostu nie, coś nienormalnego, niedobrego. Mówisz o środowisku Gazety Wyborczej. Tak, mówię o środowisku Gazety Wyborczej, a w skrócie ja będąc na końcu tego środowiska byłem do pewnego momentu tolerowany, a później już nie. I potem wylądowałeś, ale jednak w, ciągle w Agorze. Tak, ponieważ... Agora e, nie chciała się ze mną rozstać. Usłyszałem, że moje, od, nie od Gazety Wyborczej, tylko od szefów Agory, że moje teksty są wartościowe. Oni po prostu nie chcą się jej pozbywać, no ale nie mogę pracować w Gazecie Wyborczej. Chciałem odejść w ogóle, ale ta oferta była na tyle ciekawa, dawała pełną swobodę, że zostałem. Czyli to jest tak, jak dzisiaj pracujesz w Gazecie i od tego czasu to nie możesz publikować w Gazecie Wyborczej. Nie chcę, ale też hmm. e, tak, no tak, tak. Mm -hmm. Bo jesteś symetrystą. Słuchaj, no róż, różne rzeczy tam po drodze były. No symetrystą, pisowcem, kryptopisowcem. Hmm, to nie wiedziałem, że jestem kryptopisowcem. No bolszewikiem. To ja tu myślałem, że zapraszam człowieka z drugiej strony kompletnie, a ty jesteś kryptopisowcem. No y, słuchaj, no jak y, przeczytasz sobie y, wpisy pod jakimiś swoimi. Swoją działalnością, no to też się dowiesz, że jesteś krypto. Właśnie jestem czasami na dwie strony. No tak, tak, tak. tak. No to jest też charakterystyczne. Tak. Tak, tak. No Dobre, jaką ty widzisz, już zostawiając, jaką ty Polskę obserwowałeś przez te lata, kiedy pracowałeś w gazecie? Bo czyli dla, dla Ciebie, jak, jak, jak Polska się zmieniała i to, co się działo w Polsce i to, co dzieje się dzisiaj? Co to jest za kraj? strasznie trudno mi powiedzieć, wiesz, tak, tak ogólnie, zwłaszcza że hmm. nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, no naprawdę A nie spol... umiem, wiesz, dlatego, że yy, yy, czy czytanie... kraj, który się przez te kilkanaście lat ciągle rozwija, idzie do przodu, owszem targany wewnętrznymi sprzecznościami i napięciami, ale idzie do przodu, czy to jest tragedia? Coraz gorzej zamykamy się. Nie, nie, nie jest to tragedia, natomiast rzeczywiście czytanie codziennych gazet jest, wiesz, jak wysypywanie sobie worka na śmieci ze śmieciami codziennie na głowę. No to mniej więcej jest taka, taka przyjemność. Ja bardzo często mam takie poczucie, że trochę jak Wojtek Orliński, z którym siedziałem przy, biurko w biurko. I on często po prostu tam strasznie, już pod koniec, teraz jest nauczycielem chemii, ale już pod koniec swojej kariery dziennikarskiej, strasznie psioczył, że, że był kretynem, że wybrał ten zawód. I ja mam trochę podobne, podobną niechęć do. Wiesz, no wstaję rano, myślę sobie, no fajnie byłoby coś. Przyjemnego zrobić, a trzeba znowu tam przejrzeć ten cały śmietnik, tam polityka 300 co powiedział ten, co odpowiedział tam ten tutaj. Wzmożenie tutaj poczytać, że jest się idiotą, symetrystą, tutaj. Wiesz, no, to wszystko, mhm. co, co się codziennie odbywa. I oczywiście wiem, że to jest no, konsekwencja pewnego wyboru wiele lat temu. Ja nic innego po prostu nie umiem, e, nie umiem dobrze robić, niż pisać, robić wywiady, niczego innego się nie nauczyłem. Wojtek Orliński miał tę. Przewagę, że skończył chemię i po prostu mógł tym nauczycielem chemii zostać. Ale yy, czyli jak mnie pytasz, jaki to jest kraj, to myślę, że miejsce, w którym obaj siedzimy, jest niezbyt ciekawe. Natomiast jak się wyjdzie poza tę bańkę i zostanie nauczycielem chemii. Albo zacznie robić coś może bardziej pożytecznego niż komentowanie tweetów Sikorskiego Giertycha i antytweetów Ziobry, a potem anty antytweetów tam następnych. No to myślę, że to jest normalny kraj, w którym da się żyć, w którym można mieć w skrócie, w serdecz... można mieć w nosie to, to coś, tą całą młodzkę. Ja mam takie poczucie, może nie przez ostatnie miesiące, ale generalnie przez cały czas, niezależnie od tego kto rządził, takie poczucie, że żyję w jednym z najbardziej ciekawszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc na świecie. I że obserwuję mm. tak niesamowitą ciągłą zmianę i ciągły postęp, że to jest niebywałe. To co mnie męczy dzisiaj bardzo, to właśnie to o czym ciągle rozmawiam, to to, że jesteśmy tak strasznie... Podzieleni, te napięcia wewnętrzne są coraz gorsze, ja się z tym coraz gorzej czuję, mm -hmm. ale właśnie odwrotnie, ja wróciłem. Miałem przerwę w dziennikarstwie, ale pomyślałem, że to jest to, co chcę robić, zwłaszcza, że uwierzyłem w to, że mogę to robić mm -hmm. w sposób wolny i, i niezależny i, i rozmawiać sobie z różnymi ludźmi, jakich sobie wybiorę. I nikt mi niczego nie nakazuje, nie może nakazać yy, i, i dalej obserwować i tłumaczyć tę, yy, tę rzeczywistość. A Twoim zdaniem te. To właśnie te bardzo głębokie podziały. Gdzie jest ich źródło? Co nas popycha do tego? Staram się, wiesz, coś, coś mądrego powiedzieć. No, wiesz, no możesz zacząć od słynnego krzesła na zebraniu w korze, gdzie ktoś kogoś podsiadł i Ja myślę, że jest coś takiego, że wiesz, jest taka piosenka Jacka Kaczmarskiego, w czerwonym autobusie, to jest do obrazu Linkego bodajże, i tam jest taka postać, wiesz, taki stary dziad, który zatruje i udręczy. I ja mam wrażenie, że ten święty, ta święta opozycja do której ja się modliłem jako chłopak, który w 1989 roku miał 15 lat, czyli dla mnie to byli ludzie, którzy się załapali, no trochę jak Herbert z Powstania Warszawskiego, prawda, Czy że, za młody był i potem całe życie trochę falsyfikował, że on tam, tego. no ja też biegałem z ulotkami wtedy i to, wiesz, ta solidarność, ta zmiana była taka, wiesz, dla mnie inicjacja i chciałem być te parę lat starszy, żeby jeszcze podziałać w tym stanie wojennym. I dzisiaj mam wrażenie, że to całe pokolenie opozycyjne w jakimś sensie ten kraj zatruło. To znaczy, że, że naprawdę jesteśmy zakładnikami tych lęków z PRL-u, odruchów z PRL-u, tego, że jak ktoś w Twoim środowisku ma inne zdanie, to nagle się mu ręki nie podaje, bo wiesz, kapusiowi się nie podaje ręki. Na no jak ktoś jest kryptopisowcem, to wiesz, na ulicy mijam. Wiesz, dosyć w moim życiu ważną, zacną osobę, no i on udaje, że wiesz, 20 lat w jednym miejscu, że wiesz. że bo nie jesteś ma. kryptopisowcem z gazety. Tak, 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 no, bo jestem kryptopisowcem, tak, tak, z, z, wiesz, i, i kalam własne gniazdo. Więc chodzi mi o pewien, pewien rodzaj odruchu, który e, i, i takiego, wiesz, mentalnego. Em, mentalnego stanu, które to pokolenie 60+, 60-70 zaszczepiło, zaszczepiło, kolejnym pokoleniom zaszczepiło Polskę. Ja uważam, że cechy, które pozwalały im knuć, są jednocześnie cechami, które powodują, że ludzie są nieznośni w normalnym kraju. To jest trochę może... Pachnie Czyli w... jakie cechy? Bezkompromisowość, ale specyficznie rozumiana bezkompromisowość grupowe stadne myślenie to znaczy słuchaj no jak jesteś w opozycji to ta grupa jest święta no, nie, przecież komuna dookoła szaleje musisz być potwornie lojalny i świat jest biało czarny świat jest biało czarny To rzeczywiście no, to. to jest ciekawe bezkompromisowość grupowe myślenie grupa najważniejsza kto y, idzie negocjować nie wiem z władzą żeby tak jak Marcin Król na przykład założyć własny tygodnik natychmiast wiesz należy go wyklaskiwać nie poznawać na ulicy taki odruch i ja mówię to o obu stronach tego sporu, to znaczy, wiesz, no, ten, ten antykorowski nurt y, Solidarności, czyli dzisiaj Kaczyński, Macierewicz i tak dalej, to jest to samo, ja bym nawet powiedział, że do kwadratu, y, wiesz, rodzaj zapiekłości, wszystko co pozwalało ci przetrwać w opozycji i nie zwariować, prawda, cały świat dokał stan wojenny, wszyscy dokały, już dajcie sobie spokój, wiesz, już skończyło się... Trzeba żyć, wiesz, i tak dalej, przecież nie, nie będziesz miał roboty, co 10 lat chcesz nie mieć roboty, no i odpowiednie cechy by potrzebne, żeby to przetrwać, tak? I knuć mm -hmm. dalej. I te same cechy prawdopodobnie powodują, że ci ludzie są nieznośni w normalnym mm -hmm. życiu. Ja mam wrażenie, że jesteśmy zatruci przez starców, yy, zatruci przez starców jadem. Znaczy starców, którzy mają ogromne zasługi, ale powinni sobie dać spokój w pewnym momencie. To bardzo ciekawe, ale Fascynujące jest to, tak fascynująca Arbór, Znaczy, nie, to jest bardzo niedobre, ale że to przecież nie dotyczy tylko tych 60, 70-latków. Ty no jak tak, rozumiem, tak. 40-coś no tak, lat, no tak, no tak, no ale to jest ten... Ja 50-coś. Tak. W moim pokoleniu to jest znaczy, prawie to samo pokolenie, tak? ale to jest pewnie jeszcze silniejsze, ale to cały czas tak, pogłębia. To jest tamten świat już odszedł, już przeszliśmy 10 Rewolucja, no tak, no, 30. Ale zbliża twomaści. się kolejna rocznica stanu wojennego i co masz jako e, odgrzewany kotlet. No masz michnika, który się ściska z jaruzelskim, obie strony natychmiast wiesz, w te same schematy. Tutaj patrzcie, zdrajca, tutaj nie podajemy im ręki, oni są niegodni. Jak oni w ogóle ten nagranie zdobyli? To skandal, że oni to pokazują. On nie powinni tego pokazywać. To przecież no i prawda? Nie dyskutujesz o. Tak, nie można pokazywać, to też już parę razy tu, e, e, rozmawiałem w tym programie, nie można opowiadać normalnie historii. Nie, nie znaczy można Opowiadanie na, na przykład no. o z jednej strony, o Lechu Wałęsie i jego faktach z jego życia, stało się rzeczą potępianą, haniebną, zdradą no tak, niemalże tak, tak, i tak dalej. Może historycy po prostu opowiadali o faktach. Tak. Przy, przy, przy z drugiej czym... strony inni, potem y, 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 inni politycy, bo to już nie historycy, chociaż pewnie też. Wymazywali tego Wałęsę z jakichś zdjęć no, na no, Problem jest taki, że y, dyskusja o Wałęsie czy o Korze krytyczna to jest natychmiast w padaży Wyszkowskiego i zdrajcy, prawda, Krzysztof Wyszkowski przedstawia zdrajcy y, na motorówce i go przywieźli, no te wszystkie, prawda, klisze. I y, 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 jest ta, wiesz, ta, ten, ten czarno-biały świat, w którym jak. Trochę krytykujesz, to natychmiast w... znajdujesz się na tej motorówce, znaczy na no, motorówce jest Wałęsa przywożony przez SB. No, ale albo znajdujesz niszczysz się... najświętszy symbol Polski. Albo niszczysz najświętszy symbol Polski, plujesz na ojców założycieli i po prostu jesteś macierewiczem, albo e, jesteś od razu michnikiem, bo jesteś po tamtej stronie. No, no, w skrócie tak to wygląda. No I oczywiście to nie dotyczy moich studentów, 20 dwudziestoparolatków, którzy mają to w nosie, i to oni naprawdę już to mają w nosie. Ich to śmieszy, wiesz, co innego ich interesuje i, i, i mają inny stosunek do życia, ale ludzi, którzy są w naszym wieku i trochę młodszych, 40 to oni jeszcze są tym nakręceni, jak najbardziej. I to jest ciekawe. Bo ja też y, mam do czynienia ze specyficznymi studentami. Prowadzę jakąś szkołę przywództwa, gdzie y, spotykam się z 30-latkami, z trzydziestoparolatkami, 30 parolatkami nie? I, I to jest też już zupełnie inne pokolenie. Oni są razem super wykształceni, no bo my bierzemy takich rzeczywiście bardzo dobrych, bardzo dobrych i ciekawych ludzi, ale też zupełnie inaczej, znaczy zupełnie gdzie indziej mają problemy. Tak? Problemy mają, owszem, energetyka, czy tam zmiana klimatu, czy, czy, czy zagrożenie rosyjskie. I tak, to tak, tak, o tym chętnie dyskutują, rozmawiają się, sprzeczają, ale w te stare, w te stare kolejny myślę, że znacznie mniej wchodzą. Może to, jest, może, to jest jakiś, może to jest coś optymistycznego. Pytanie, czy w kwestiach, które ich interesują i dotyczą, czyli na przykład w klimatycznych, są równie... W równie niemądry sposób, bezkompromisowy, jak to stare pokolenie. To znaczy, rozumiesz. Tak, wiem o co chodzi. Oczywiście są różni. Zaczynasz nie? dyskutować, natychmiast jesteś antyszczepionkowcem. Jasne. Tam akurat w tej grupie, bo akurat mieliśmy w tym roku, nie wiem, taką setkę, setkę ludzi, i pierwsze, pierwsze zajęcia mieliśmy z Michałem Kurtyką, jak jeszcze był ministrem, ministrem klimatu, i potem kilka razy rozmawiano o energetyce. Tam była bardzo gorąca dyskusja. Ale muszę powiedzieć, że ona była bardzo ciekawa, bo ona to nie była dyskusja plemienna. Nie? To była dyskusja mhm. merytoryczna, gdzie padały argumenty ze, po obu stronach, i takie też poparte wiedzą, a nie szaleństwem, i takim dużym otwarciem. Ale to też pewnie specyficzna, specyficzna grupa. Znaczy ja też to, to widzę, co, co ty mówisz. Chociaż nie wierzę, że pewien rodzaj po polaryzacji, który. Znaczy, znowu, polaryzacja jest wszędzie, zobacz na Stany Zjednoczone, można sobie tam, czy zobacz na. Kurczę Francję, jacy tam są antyszczepionkowcy, Zobacz, na Austrii, Austrię, tam są antyszczepionkowcy, Holandię. Tam są naprawdę antyszczepionkowcy, u nas to jest wiesz, małe mikro. Cieniasy. Cieniasy. tak. Więc bez przesady, ale ja uważam, że jest jednak coś specyficznego w polskiej polaryzacji, jak w każdej. I że ona. no Możemy się pocieszać, że to młode pokolenie jest od tego wolne, że, że ci starcy uwieszeni w tym autobusie uporęczy. Z, z piosenki Kaczmarskiego, że oni sączą tą truciznę tylko naszemu pokoleniu dożył, a tym młodym, tych młodych już nie zatrują, ale mam wrażenie niestety, że to jakoś tam też przechodzi. Mm -hmm. Ten y ten świat jest przecież tak ciekawy i w wielu miejscach, to jest moje ciągłe takie odkrywanie tego świata, że w wielu miejscach spotykamy ciekawych ludzi i ludzi, z którymi się nie zgadzam, ale którzy wypowiadają ciekawe, ciekawe myśli i ciekawe teksty. Ostatnio mam taką podzielić się takim doświadczeniem z tobą i, i, i z nasz, ze słuchaczami i, i, i widzami, y, ponieważ mam patronów, którzy tam wspierają Układ Otwarty i, i, i zobowiązałem się, że, że patronom wysyłam newsletter, w którym wynajduję ciekawe teksty w sieci. No i tak sobie pomyślałem, no dobrze, to spróbuję poszukać tych tekstów w różnych miejscach. I to jest niesamowite. Ja co tydzień wynajmuję około tam 10 do kilkunastu tekstów, które są i z wyborczej, i z, i z polityce i z krytyki politycznej i nawet ostatnio z jakichś, z portalu telewizji trwam i, i z Klubu Jagiellońskiego i z Szepy i z Do Rzeczy i z Okopres nawet i wszędzie tam znajduję teksty, które mogę spokojnie polecić jako rzeczy bardzo o, bardzo wartościowe I, I co z wyborczy ostatnio poleciłeś? Ech, no jak wiesz, to jest takie jakby z, 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 a, a. Mogę cię pytać, to nie było z wyborczej, ale był to twój wywiad dotyczący transportu i samochodów elektrycznych. Jakieś dwa miesiące temu, miesiąc temu przeprowadziłeś takie, taką rozmowę, tak? Proszę, chciałeś mnie zagiąć, a ja tutaj fantastycznie z tego z tego wy, znalazłem polityczne wyjście, ale... To, był to jest, akurat problem jest taki, że jest wyborcze zamknięta, więc nie polecam z tekstów, które są nie, nie, niedostępne, tak? ale no, z portalu Okopress, w którym miałem wiele sam przebojów, znalazłem ze dwa teksty, które, które były ciekawe i które chętnie, chętnie wysłałem. Nie zawsze muszę się zgadzać, ale wszędzie są ciekawe, ciekawe rzeczy i wszędzie są ciekawi, ciekawi ludzie. Ja mam swój zestaw też obowiązkowy, Aha. jest w nim Okopress, uważam, że w Oku jest bardzo dużo ciekawych tekstów. I co więcej, one, mam dużo mniejszy odrzut na, na oko press niż na niektóre inne liberalne media. I mam taki zestaw obowiązkowy, to znaczy tak: Krytyka polityczna, Klub Jagielski, Nowa Konfederacja, Kultura Liberalna, Guardian, Polityka 300 bo, z Lenistwa, bo oni robią taki przegląd dosyć szybki. No, i jeszcze tam parę miejsc by się znalazło. Generalnie wszystko, co ciekawe, takie naprawdę ważne i ciekawe, najczęściej odbywa się poza głównym nurtem. To prawda, ale ja muszę ci powiedzieć, że na przykład. Często znajduję ciekawą publicystykę, taką niedoraźną, tylko taką pogłębioną czy w, na, w polityce. I parę razy znajduję naprawdę dobre i, i, i ciekawe teksty, ale też do tych portali, bo to też o kulturze liberalnej nie, nie, nie wspomniałem, ale też, też mhm. wysyłam ich, ich teksty. A ci, co Cię fascynuje w Polsce dzisiejszej? pozytywnie. No to jest bardzo trudne pytanie, wiesz, bo pod tym, pod tym zniechęceniem pewnym, którego ja nie ukrywam, i o to jest zniechęcenie wywołane polaryzacją, tym, tą przewidywalnością, tymi trollami, tą, tą nieznośnym poziomem dyskusji, cokolwiek napiszesz, co jest trochę inne niż czytelnicy się spodziewają, to masz tam po prostu wysyp tego trollerstwa, pisowiec tam... Słuchaj, Wielowiejska już jest pisowcem. Wiesz. Dla czytelników gazety wyborczej Wielowiejska jest symetrystką i pisowcem. No wyobrażasz to sobie? A czy wyobrażasz sobie, co trzeba mieć w głowie, żeby pisać Dominice Wielowiejskiej, ty pisowo, ty symetrystko, idź do Kaczyńskiego i tak, bo ona coś tam, wiesz, skrytykowała opozycję. Ja się zastanawiam. A naprawdę... mnie ostatnio ktoś chciał, bardzo wczoraj, przewalić za coś na Twitterze i wyciągnął moje zdjęcie z Wielowiejską. A no widzisz, no, to tak, tak, studiowaliśmy masz... razem. Wiesz, że no studiowaliśmy tak, razem z wielowiejską i z Gmyzem. No, tak, tak. Ja wiem, że, oni się, że, że, że wy się, żeby się znacie. No. E, więc y, podaj to jako przykład czegoś, co y, y, przykrywa mi taką przyjemność y, robienia, rzeczy, y, robienia rzeczy w spak. No znaczy, dobra, ale no mówisz o tych złych rzeczach. Coś dobrego. No, no właśnie, co tu no, dobrego no, się dzieje. Co Ci się podoba w Polsce? Przyjeżdża do Ciebie ktoś z końca świata i chcesz powiedzieć trzy fajne rzeczy o Polsce? Podoba mi się niesamowita, um, niesamowita trzeźwość Polaków. Taka w sensie takich, takiego chłopskiego zdrowego rozsądku. Ja tego w ogóle nie widziałem przez całe lata i to jest moje doświadczenie z ostatnich y, paru lat. Nie chcę idealizować, oczywiście społeczeństwa i ukraść jakieś chłopomani. To, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że mi się wydaje, że Polacy mają jakiś taki gen, wiesz, że, że się nie do końca dają wciągać w to wszystko. No. Jak spojrzysz na scenę polityczną, czy, czy, czy taką zgrubną oczywiście z Polska, opis Polski zgrubny, no to jest jedna trzecia wzmożonych po jednej stronie, jedna trzecia Antypisowców, jedna trzecia pisowców i jedna trzecia symetrystów. To znaczy ludzi, którzy mają pewien dystans do obu stron, przyglądają się, trochę mają to, wiesz, trochę mają tego dosyć i trochę puszczają mimo uszu. Tak, dużo jest symetryzmu. Tak, tak, tak to jest Ja, to, jako to... jeden z podejrzewany o bycie symetrystą, mam ciągle poczucie takiego os osamotnienia. Nie, nie, bo to jest słuchaj, to jest osamotnienie w, w świecie mediów. Pamiętaj, że świat mediów zarabia. Świat mediów jest totalnie nie, niedofinansowany. Sam wiesz, jak musisz zdobywać pieniądze na, na swój program. Gazety są w fatalnym stanie, media są, tracą na rzecz internetu i po prostu oni muszą nakręcać emocje. Oni muszą mieć klikalność słupki, wiesz, tam, tu, gier tych, tak, nie, wiesz. To musi się kręcić, dlatego że to jest ostatnia deska ratunku, żeby jakoś utrzyma utrzymać oglądalność. To samo było w Stanach, słuchaj, media liberalne pokazywały Trumpa od rana do nocy. No. Wiesz, oczywiście, że to on jest idiotą, straszny i tak dalej. Słupki im poszybowały. Trump uratował budżety medialne. Jak się tylko pojawił, to po prostu był, był kopalnią złota. No. Więc to samo jest u nas i to jest pewne skrzywienie perspektywy. Widzisz swoich kolegów dziennikarzy, którzy biorą udział w tej wojnie, i tam się nawalają i tak dalej, bo, bo, no bo, bo, bo muszą. No, bo w jakimś ja mam sensie, wrażenie, że cały dziennikarze to wpycha. Dziennikarze. Yy... Bardziej w to wierzą niż tak, politycy, tak, tak, tak. bo politycy prowadzą swoją grę często na zimno. Tak, tak. to widać po platformie bardzo dobrze. A, a w dziennikarzach ten ogień jest. Tak, tak. tak. I są... również ta nienawiść do kolegów dziennikarzy z drugiej strony, tak. po obu stronach jest prawdziwa. Jest, jest prawdziwa. Też to zauważam. Jan Rokita który potrafi czasem napisać coś fajnego, a czasem po prostu ma takie odjazdy, że też się dziwię, jak jeden człowiek sobie to mieści, ale, ale czytam go. Nazywał, napisał kiedyś taki felieton, że no, to jest sytuacja jak na meczu, to znaczy, że, te, że ci kibole na trybunie są bardziej nagrzani niż ci piłkarze, którzy tam leniwie sobie tą piłeczkę kopią, a ci tutaj, wiesz, oprawa, wrzaski i tak dalej. No i to jest sytuacja dziennikarzy, którzy są obserwatorami bardziej nagrzanymi niż Niż grający piłkarza. Jako regularny odwiedzacz stadionu Legii Warszawa potwierdzam. No właśnie, właśnie. Poziom emocji to nie jest, Tak, tak. Jest, hejtu jest to nie na jest pewno dużo większy niż nie piłkarze wyjątkowe zjawisko. Ono jest moim zdaniem nakręcane mizerią mediów i tym, że pod, podsycanie emocji jest dla mediów ratunkiem. No, wiesz, ratunkiem hmm. przed, przed większymi spadkami. A ty boisz się o przyszłość Polski? Hmm. Bardzo mam różne emocje w tej. Raz tak, raz, raz wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze. To znaczy, że, że to jest trochę taki teraz. Um... Słuchaj, jak spojrzysz na wszystkie wskaźniki, zdejmijmy na chwilę ten cały pis, rozwalanie sądownictwa. No to, co mnie się pewno dużo bardziej, jestem dużo ostrzejszy w ocenie pewno pisu niż ty. Ale pewno, byśmy w bardzo wielu rzeczach się dogadali, to wszystkie wskaźniki są po prostu jak w kraju mlekiem i miodem płynącym. To znaczy, rośnie eksport po pandemii nam tak odbił, że to w ogóle głowa mała. Gospodarka, teraz troszeczkę tam jest zadyszki, ale to też nie wygląda źle. Gospodarka przetrwała po raz kolejny bardzo silny kryzys. Nie dlatego, że jakaś władza jest mądra, chociaż akurat y, pandemię oni od strony gospodarczej po prostu rzucili mnóstwo kasy. Zrobili bardzo szybko i mądrze. E, natomiast, e, Maże, natomiast... Co mówisz, bo cię nie wpuszczą na Czerską? Tak, tak. Nie, nie, na Czerską absolutnie. To jest dopuszczalne? Wydaje, y, w gazeta.pl jest dopuszczalne. Poczytaj sobie tekst Jacka Gądka, Łukasza Rogojsza. E, wiesz, pełen, pełen przekrój. Absolutnie. Okay. Wiesz, no to chwal dalej. Tak, tak, tak. Ja, przy, ja chwalę rzecz, którą chwalą też eksperci. Znaczy, jak nie, nie są zaproszeni do programu, mm -hmm. gdzie, gdzie mają być politykami, to oczywiście to mówią. To znaczy, że reakcja polskiego rządu na pandemię gospodarcza w tych pakietach pomocowych była szybka, bardzo hojna i bardzo dobra. Chociaż możemy zgrzytać zębami, że tam ktoś się nakradł, ktoś nie dostał. W Niemczech są te same dyskusje, ale po prostu zrobiliśmy to, co powinniśmy, więc nasza gospodarka to przetrwała. Ale ja mam wrażenie, że po raz kolejny, tak jak było z Zieloną Wyspą Tuska, to się stało przede wszystkim niebywałym sprytem Polaków. Takim sprytem, umiejętnością przeżycia, umiejętnością szybkiej wiesz, zmiany. Ci nie sprzedają, wiesz, z Chin nie mogę ciągnąć, to zaczynam zamawiać te kołki, wiesz, nagle w Holandii. One są dwa razy droższe, ale się przeczołgam przez dwa miesiące i znowu wracam do Chin, bo yy, ruszyły statki. Wiesz, to jest tego typu, yy, tego typu, nie można to nazwać cwaniactwem, ale to jest spejoratywne, no można Spryt. nazwać sprytem, sprytem po prostu. Tak, ta. i przedsiębiorczością. I ja przedsiębiorczością. Mam dokładnie to samo poczucie, że my jesteśmy tak przedsiębiorczym, tak sprytnym e, narodem, dlatego jesteśmy tak odporni na rozmaite trudne, e, trudne sytuacje. Pewnie przez to, że przeszliśmy przetrwać przez komunę, kto przetrwał przez komunę, to musiał być sprytny, a część myśmy odziedziczyli Słuchaj, pamiętaj, że, w genach po naszych rodzicach. Komuna to, to moim zdaniem też jedna rzecz, a pamiętaj, że Polacy przetrwali okres transformacji. W niebywale y, spokojnie, niebywale grzecznie i, i sobie poradzili też. To było potworne. trudne. w Francji to by po prostu już spalili, w Paryż, w 10 spalili w Paryż 10 razy. To spalili Paryż 10 razy. Tak, tak, oczywiście, że tak. I, i transformacja jest w ogóle niedocenianym em, okresem. My jakby w ogóle nie widzimy, jak bardzo to było. Psychologicznie też, jakie ma konsekwencje zaszłości, i tak dalej. Ale no, nie chcę teraz w to wchodzić. W każdym razie wydaje mi się, że ten naprawdę te kosiarki do trawy spralki frani w tych byłych PGR-ach, to jest to. Rozumiesz, to jest dokładnie to, To, że Polacy przez kolejny kryzys przechodzą w miarę suchą stopą, wiesz, po bijaniu oczywiście, w złych humorach, ale, ale przechodzą. I tak, takim symbolem jest tego chyba z dzisiaj czy z wczoraj, kiedy nagrywam. nagrywamy jeszcze to przed świętami. Państwo macie słuchać tego na początku nowego roku. Kiedy no, wszędzie czytam o inflacji, o wzroście cen, prawdziwe informacje. Kiedy pojawia się ta informacja o tym, że energia wzrośnie o połowę, tak i. To, to wszystko jest prawda. No i też opozycja wali w to, robi kampanię. No jak to strasznie, jak to strasznie, jak to strasznie. I tu pojawia się nagle informacje z banków takich, no nie, 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 nie rządowych, że produkcja w grudniu tak. tam, czy w listopadzie o 15% do góry. Nie? Jakiś kosmos tak zupełnie. No Miał się świat zawadzić, a tutaj tak, strzela tak, do tak, góry. Tak, tak. Więc tak, no oczywiście. Więc to jest coś, co mnie napawa ogromnym optymizmem. Optymizmem mnie też napawa, napawa to, że bardzo się zmienia sposób, sposób, jak to powiedzieć to jest trochę zasługa też PiSu, no pensji minimalnej, z minimalnej stawki godzinowej, no już nie da się ludzi w Polsce trzymać po prostu za 4,50, tak jak trzymane ochroniarzy, upokarzać, oczywiście jest masę miejsc, gdzie jest bardzo kiepsko z pracą i gdzie warunki pracy są fatalne, yy, yy, szefowie są straszni cały czas i tak dalej, to już się w wielu miejscach zdarza, ale generalnie jest ogromna przez te 6 lat i myślę, że to by się zmieniło niezależnie od PiSu, chociaż naprawdę minimalna płaca godzinowa jest niedocenianym, niedocenianym, bardzo ważnym składnikiem tej zmiany, że po prostu ludzie się wy, wyemancypowali. Pracownicy w Polsce. Mm. I to się będzie, to się będzie dalej działo i myślę, że to jest bardzo dobry proces. Wiesz, te wszystkie związki zawodowe, które powstają, to, że teraz, wiesz, wylatują szefowie związków zawodowych, Fembanku, w Neti, w paru innych miejscach, no to jest straszne, ale te związki tam powstały do cholery. Wiesz, czyli coś się ruszyło. Nie boisz się, że wylecimy z Unii albo sami wyjdziemy nie, z Unii? Nie, zupełnie. To, to nie, nie, w ogóle nie mam... Czyli jesteś optymistą? Tak, tak, no pod tym względem tak. Znaczy nie... Oczywiście to, to ględzenie pisowskie mnie denerwuje i, i śmieszy, czasami bardziej śmieszy, czasami bardziej denerwuje, natomiast ja się nie boję wyjścia z Unii. Wiesz, nie chcę cię martwić, ale ty głównie chwaliłeś się. PIS w czasie naszej rozmowy. Może jeszcze się zastanów? Masz ostatnie szanse, nie, żeby no jeszcze ja parę, powiedzieć? Nie, nie. Ja, ja bardzo jasno powiedziałem, że. Y, słuchaj, z mojego punktu widzenia to jest tak. Ja mam wrażenie, że to co robię ja i parę osób mniej wzmożonych po tej opozycyjnej stronie, zgrubnie mówiąc, jest dużo skuteczniejszą krytyką Pisu niż te nieustanne okrzyki o kolejnym końcu demokracji. Zresztą od początku mówiłem kolegom, jak jeszcze pracowałem wyborcze, że to jest droga donikąd. Oni to nadal robią. Mają swoje też argumenty. No, ja rozumiem argument kogoś, kto mówi, no zobacz, no, mieli tego nie zrobić, a jednak to zrobili. No i to jest wszystko prawda. No, oni rzeczywiście przekraczają kolejne granice. Natomiast ja uważam, że po prostu to, co ja uprawiam, jest dużo lepszą, bardziej przekonującą krytyką i że wśród moich czytelników jest masę ludzi, którzy, których ja mogę którym moje teksty mogą być może coś uświadomić, coś pokazać. No, też bez przesady, no nie mam takiego wiesz-poczucia, że tutaj będę ludzi gdzieś prowadził, ale w każdym razie, że rozmawiam z innymi ludźmi niż rozmawia umowna Agnieszka Kublik no, w swoich tekstach. Tak? Bo ciekawych ludzi jest bardzo wielu, i wiem, że z nimi rozmawiasz, bo, bo, bo cię czytam i, i zaglądam. I też takich ciekawych ludzi tu zapraszam. I dlatego zaprosiłem Bardzo ciebie. Dziękuję. Nie spodziewałem się, że e, e, tyle dobrego e, o obecnym Opisie. rządzie e, będzie. Nie no ale, ale to ale... na własną odpowiedzialność. Ale w momencie, gdzie. No ja, ja powiedziałem tylko, że zrobili dobrze tarczę antykryzysową, dlatego że dlatego, że to jest powszechnie. Polska jest chwalona pod tym względem na całym świecie, że szybka reakcja, i dużo kasy, i że mieliśmy zapas w budżecie. Na to, więc to wiesz, no, jakbyś przycisnął balcerowicza, może nie, to przesadziłem, ale jakbyś przycisnął, tak żońce, tak jakbyś przycisnął żońce, to on musiałby to też to przyznać, no, że w tym wymiarze akurat wiesz, to, to była reakcja rządu Morawieckiego była akurat dobra. No. Grzegorz Stroczyński, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Pięknego. Nowego roku niech wszystko się toczy lepiej niż poprzednie. Dziękuję bardzo. Wzajemnie Państwu też życzę wszystkiego dobrego na nowy rok. To był Dzięki. układ otwarty. Wspieraj na patronite.pl.